Niezależny doktor, zgadza się? Tak o sobie mówi pan Leszek Szczasny. Dzisiaj wybierzemy się w podróż do Turcji. Oczywiście tutaj pan Leszek opowie nam o swoich wyprawach, pewnie gdzieś tam między wierszami w inne miejsca, ale tematem przewodnim będzie właśnie Turcja. Więc co? Rozpoczynamy. Życzę miłych wrażeń i myślę, że przyjemnie będzie nam się wybrać w tak piękne rejony, prawda? Bardzo dziękuję tutaj za zaproszenie, dziękuję za zaufanie Państwu, za przybycie. Ja faktycznie Leszek Szczasny się nazywam, przyjechałem tutaj do Państwa z Raciborza, tak więc niecałe 500 kilometrów, całą Polskę trzeba było przejechać, z południa Polski, tam z pogranicza województwa śląskiego i opolskiego, tam jest Racibórz nad Odrą, pierwsze miasto w Polsce, tam się urodziłem i wychowałem, tak, potem studiowałem w Krakowie nauki polityczne i filozofię. No, po studiach wróciłem do Raciborza i Racibórz jest taką moją bazą wypadową i takim miejscem, gdzie na wielu poziomach się spełnia, tak? No, podróże to nie jest jedyna moja aktywność, ale faktycznie dosyć ważna. Staram się raz w roku w taką dosyć niezależną, szczególnie też niską budżetową wyprawę spakować. Jestem też autorem właśnie tej książki, Świat na wyciągnięcie ręki. O niej też opowiem jakby i po prezentacji, w trakcie też o niej gdzieś wspomnę, a też puszczę, można sobie zerknąć. I tak dosyć taki różnorodny materiał udało mi się tutaj zebrać i Państwu chciałbym go zaprezentować. Na początek Stambuł, który przez wieki był stolicą tego imperium osmańskiego, tureckiego. Dzisiaj oficjalnie jakby stolicą Turcji jest oczywiście inne miasto, które się nazywa Ankara, ale i tak pod wieloma względami najważniejszym ośrodkiem współczesnej Turcji pozostaje właśnie Stambuł. Tak? Kilkunastomilionowa metropolia, jedno z większych też miast na świecie, cały czas gdzieś tam się rozrastające, wchłaniające te kolejne dzielnice. A jestem też członkiem takiego internetowego klubu podróżnika i dzięki właśnie znajomości z tą parą i ich uprzejmości za darmo u nich w domu pierwsze kilka dni obecności mojej w Turcji, w Stambule mogłem spędzić. I to miasto naprawdę tak gruntownie, wielkie i fascynujące miasto, tak naprawdę tak gruntownie od podszewki poznać. Prawie w 100% też pieszo nieraz takie właśnie spore dystanse pokonując. Wjeżdżając tutaj do Turcji, wjeżdżając do Stambułu, wjeżdżamy do krajów cywilizacji muzułmańskiej. Trzeba być przygotowanym na tego typu obrazki. To dbało, że to środowisko zewnętrzne dużo mniej posunięte niż u nas, tak? Ale tak naprawdę to jeden z niewielu mankamentów tego świata tureckiego, raczej takich superlatywach, tak? O tych moich doświadczeniach stamtąd będę się wypowiadał. Główny deptak Stambułu, Istiklal Caddesi, ale ja niepodległości, gdzie marki z tego świata, z Paryża, z Nowego Jorku, ale nie po to jadę do Stambułu i do Turcji, żeby tam się zatrzymywać. Wolę właśnie te 50-100 metrów w prawo, w lewo skręcić i tam już mamy ten właściwy świat turecki.